Cześć, witam Was w kolejnym filmie. No i dzisiaj bez herbaty wziąłem sobie wodę do popicia. Ludzi trochę pojebało, latają na tych driadach 300-kami i nie można wbić levela, bo jakiś 300 mag mnie deda. Miałem wczoraj kryzys, było 100 energii na tym tancu. Kupiłem sobie dwa itemy, buty i pierek, te heroiczne. Łącznie za to dałem 70, dałem trochę drogo, ale już byłem zmuszony, bo 100 energii na 2,8 ponad tancu to trochę wstyd. No i jest już prawie 200 tej energii, 190 kilka chyba, z tego co kojarzę. 198, czyli prawie 200 już. Więc troszkę odrobiliśmy się, trochę już nie ma już wstydu, no i miał być film z 2.9.0, a wczoraj nagrałem ogólnie film, zacząłem nagrywać, ale niestety zorientowałem się, że nie podłączyłem mikrofonu, no i film się poszedł niestety jebać. No ale trudno, już coraz bliżej 300 i nie wiem, na którym levelu odbierać questy z zakonu. I jeszcze mam te bonusy, 50-krotność i 200-krotność z One Night Casino, to też sobie będę wbijał. To powinno mi też z półtora levela dać, ale jeszcze nie, aha, bo nie mam bloga założonego. Jeszcze nie wiem dokładnie, na który level sobie to zrobię. Ale wszystko zobaczymy. Fajnie też, jakbym jakąś broń zdobył. Z trucizny, bym musiał umki robić, ale bardziej mi chodzi o broń jednoręczną, bo tą mam na 2,4,5 chyba. Na 2,4,5 no to już ma 42 levele, więc trochę dużo, ale na aukcji nie ma nic. Muszę sobie obczaić, z czego lota taka broń od GR-y. No i sobie może wylotamy ją sami. Zobaczymy. No i następny film już ma. Jeśli się wszystko. W sumie nie będzie mnie jutro, w sobotę, więc nie przeekspię. No ale myślę, że już następny film będzie z 300, o ile te driady będą dzisiaj wolne. No i fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę, napisali co u was, bo nikt to nie pisze. Parę łapek jest zostawionych. Watch time jest lepszy niż zwykle, no ale możecie napisać. Jakieś tematy, na które mógłbym się wypowiedzieć. Z tego co zauważyłem, ten tancerz był chujowy do ekspienia przez większość no tej drogi do 300 levela, ale od katakumb zaczął być zajebisty i na driadach na pustyni dawał bardzo fajnie sobie radę. Chodzi wentylator w łazience, mam nadzieję, że tego nie słychać. Nie powinno być, a jak coś, to te szumy się postaram zredukować. Okej. Tutaj spadł mi heroik, oddałem go Szandoriemu, to już chyba mówiłem, żeby miał, no bo jest lipa na tych aukcjach. Zostało mi jeszcze 4 błoga, plus 101, co mam na sobie, czyli no powiedzmy, że 5. I miejmy nadzieję, że no to jest przedostatnie, które zużywam na tą postać. Grzybów mało wczoraj zbiłem, bo jakoś ludzie nie wołali. A może też ja mniej grałem. Ale nawet jak biłem te grzyby, no to słabo z nich latało. To też na szczęście nie biegają po tych driadach. A przelogujmy się na te level. Czy tam stoi sekta? Bo biłem sobie rano sektę. I może akurat będzie stała Bergemona. Chyba na niej się zatrzymałem. Niestety nie. Czyli ktoś już bił sobie na tą sektę, ale za trzy bicia. Wszystkich dwóch oprócz Zufulusa i Sadoli. Zgarnąłem z rana, więc bardzo fajnie, a tu na driada dwie osoby rano latały. To dziwne, że boty nie biegają po driadach. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale na Macho na przykład biegają, a już na driadach, na katakumbach nie biegają, więc no nie wiem.
Raczej tu jest na pewno większy zarobek, chociaż na Macho może mogą biegać w kółko, a tutaj nie wiem, czy się zrespi, czy boją się, że ktoś ich zdeda, bo tutaj większe jest prawdopodobieństwo, że jakiś 300 będzie biegał sobie, zarabiał niż na Macho, bo no, na Macho raczej tam nie zarabiają sobie. Okay. Nie ma miejsca, więc idziemy do Tunii. Na kwiaty się przejść. No dzisiaj byłem zdesperowany, jeden level wbiłem sobie na pustyni. Nie leciało tam najgorzej, no ale wiadomo, to nie są jednak driady. Może za trzy takie potki sobie kupimy, żeby nie było lipy, że zabraknie potek. Na zawsze, no troszkę miejsca nam to zajmie, ale zawsze. Zawsze nie będzie trzeba się wracać. Zobaczmy na te umki. Tutaj sobie rozdałem trochę. Nie wiem, co tutaj powinienem dać teraz. Pewnie w to. Pewnie w to, ale i tak na razie PvP żadnego nie planuję robić. A muszę zrobić cięcie. Chwilę. Dla was sekund. Dla mnie jest 20 minut. Przerwy było, no i wracamy. 288 wbite, więc bardzo fajnie. 12 leveli do celu. Ciekawi mnie, ile te questy mi dadzą. I czy będą to dobijał na triadach, czy na dziennych. Zobaczymy. Chyba do 295 się postaram na tych triadach wytrzymać. Był grzyb. Werbin. Ale to dawno, raczej już nie będzie. I akurat wyszedłem i grzyby zaczęli wrzucać. Śnieżna granica jest chyba gdzieś przy Andarum, więc nie mam tam zwoi. Nie chcę tam piec buta, bo może to być fake. No więc zostaniemy na tych driadach, bo akurat błogo też założyłem. Mam nadzieję na nim wbić 2-3 levele chociaż. Zobaczymy, ile to zajmie. Ekspleci, no dosyć ładnie jeszcze. Ale pewnie od 2.90 się troszkę będzie dłużyło. Ale zobaczymy. Też nie chcę tych błok tak zostawiać bardzo, żeby potem nie żałować, że to się marnuje w depo, bo mam też duże 60%, no i one też sporo mi dają, więc. Więc szkoda też by było, gdyby te 110 się marnowały. No niestety ktoś wybija. Tutaj ciągle jakiś 300 biega pewnie i to wybija. No ciężko się tu expi, też że dwójki pozajmowane nawet z rana. Więc też nie fajnie. Ludzie cały czas to biją na topce. Mam nadzieję, że na innych przedziałach jest troszkę lepiej. Ale zobaczymy. Mam już zaproszenie na drugą postać, ale założę ją w poniedziałek. Nie wiem, czy mówiłem, bo ta przerwa mnie troszkę wybiła z rytmu. Założę ją dopiero w poniedziałek, bo w poniedziałek dopiero będą mógł usunąć postać z Syberii. No i założymy sobie prawdopodobnie Voya. Voya. Czy Voya? Jeszcze nie wiem na jaki level. Jak 144 to Woj, jak 114 to pewnie Mag. Ale jeszcze zobaczę, bo też trzecia postać może być w drodze, bo brakuje tylko 140M do trzeciej postaci, ale brakuje jeszcze slota na tą trzecią postać i by trzeba było coś usunąć. Nie wiem jeszcze, którą postać byłbym gotowy poświęcić. Prawdopodobnie jakiegoś 83 z Pandory. Nie chcę tej Syberii już tak usuwać, chociaż może w sumie nie gram tam. W sumie w razie czego, no to bym miał te postacie na Syberii, gdyby mi się noga na tym świecie powinęła. Więc no zobaczymy. Może Syberię usunę sobie. To co bym usunął z Syberii? Bym usunął tancerza pewnie. 167. Na nim w sumie.
No tej topki bardziej szkoda na Syberii. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie decyzja. Tu E2 stoi nawet. Tu nawet stoi E2. Ale raczej nie ma z nią szans, bo jest tylko level przewagi, a EQ no jest dosyć słaby. Jakby chociaż te bronie były na aktualny level, byłoby dobrze, ale tak to raczej nie ma szans. Nie ma szans z nią i nie ma co próbować. Nie ma co się łudzić, czy się ubije w ogóle. Bo można wylądować w mieście, a jest film i nie chcę robić sobie przerwy, bo mogę zapomnieć tego zmontować. Wczoraj na końcówce filmu nie było w końcu Herosa, bo chłop, z którym miałem zbić, nie przyszedł, tylko się wylogował, a napisał, że idzie. Ale nikt nawet nie dotrwał do końca tego filmu, więc jak ty jesteś w tym momencie, to napisz Heros w komentarzu. Ci przypnę serduszko. Albo napisz cokolwiek, bo jakikolwiek komentarz jest fajny, bo niestety mało tych komentarzy jest. No i nawet ktoś mnie zwyzywa w tym komentarzu, to fajnie, bo jakiś zasięg to daje i ten film jakoś idzie lepiej. Jak jest więcej komentarzy, to film idzie lepiej. No i może warto by było wrócić do oceniania graczy. Może w sobotę wrzucę, może dzisiaj nagram i zaplanuję filmik na sobotę. Może uda się to wrzucić. Fajnie by było, bo dawno tego nie było, a duże wyświetlenia robią te filmy, ale też nie ukrywam, że troszkę się wypaliłem z tej serii, niestety. Z pojedynczych, szkoda, że więcej trójek nie ma na tych triadach. Elitka stoi sobie jeszcze. Zbijemy tą elitę. Tancerza chyba warto zacząć. Dwa loty. 1% ponad. No, HP dużo zabiera dosyć. Ta elitka niestety. Ale ważne, że nie padam. Zawsze jest jakaś szansa na heroik z niej. Zawsze jest jakaś szansa, ale no niestety te heroiki jakoś nie spadają. Dopiero jeden mi spadł. To jeszcze nie ten, co bym chciał. Czyli tak mogłem go zastępcę oddać, więc fajnie, że chociaż tyle, ale zawsze bym go mógł wystawić pewnie tam za 30 parę M. I by raczej zszedł, bo Heroic Stepa zszedł od razu praktycznie z aukcji. No i ten level idzie dosyć dobrze, to myślę, że trzy levele na tym blogu bez problemu da się radę wbić. A potem się ustawić na jakąś E2. Może na chwilę, chociaż ma ten wyczerp, on mi tak wystarczy, ale nie chciałbym kolejny raz kupować wyczerpa. I chciałbym już dobić tą 300 na tym, to bez problemu oczywiście się stanie, ale jeśli bym stanął na jakiejś dwójce i stał tam długo, jeszcze awczył, no to ten wyczerp zleci i bym musiał dokupić, ewentualnie z tego dzwoneczka w pokoju skorzystać. Jeśli jeszcze takie są, on daje 30 minut, no i te 30 minut to pewnie bym z półtora levela, może dwa wbił, ale też to można brać raz na dzień tylko, więc no nie ma sensu, żebym się ustawiał moim zdaniem teraz na dwójkę. Nie ma już miejsca w torbie, no to lecimy na kwiaty. Też kamyki do Itan chyba by się przydało troszkę dokupić, bo no brakuje, szczególnie no jak są te grzyby i będzie jeszcze kolejna postać, no to będzie brakowało tych kamyków. Sobie dwie poty. Parę unikatów spadło, to się powystawia na aukcji tam. 4, 5, no zawsze gdzieś koło 10 M wpadnie, zawsze to będzie troszkę pieniążku. Te grzyby chyba będę musiał te grzyby ogarnąć, przepalić na tą esencję i może jakiś strój sobie wybrać. Zobaczę też, po ile one są na aukcji. Może akurat się je sprzeda, chociaż
Nie wiem, czy zarobię z nich tyle, żeby miało to jakiś większy sens, żeby je sprzedawać. 125 M dzieli nas od zakupu trzeciej postaci, ale też widziałem, że legendy nie są takie drogie na tym świecie, chociaż jak te boty tu napierdalają ciągle, na przykład na takim macho, no to on też ma wpis Dusiana, jeszcze jak lata z Błogiem, więc no też to psuje troszkę ekonomię na tym świecie. No bo no niestety, jak ktoś uczciwie gra, to nie ma szans przebić takiego bota, który jest odpalony cały dzień, całą noc. Chyba, że spadnie mu legenda, no to może tam przebić te zyski, ale no też nie codziennie spada legenda. Nie ukrywajmy tego. 20, 73%. No i może dobijemy. O, unikat spadł. Spadł unikat, fajnie. Może dobijemy level na tym filmie. I go zakończymy. Ta trójka mi daje 1%, lekko ponad, ale już chyba za level. Wydaje mi się, że nie będzie dawała już tego 1% nawet, więc no słabo. Chociaż może zależy od tego, ile HP zabierze. Ewentualnie mógłbym ściągnąć jakąś część ekwipunku. I będzie troszkę więcej expa wpadało. No, 56, 0,56. No, zobaczmy w EQ teraz, jak sobie to walniemy. A, też 0,56. Czyli to musi chyba więcej HP zabrać, a to 0,56, no bo też troszkę HP zabiera. To mi nie powinno tyle zabrać. 0,5, czyli 0,06 więcej expo to daje, a jakbyśmy chcieli bez zbroi expić, powiedzmy. 0,06 mi to daje więcej, ok. No, nie ma takich zysków aż dużych, a nie mam też potek za dużo i mógłbym niestety paść. Więc chyba mi się to nie opłaca aż tak. Tutaj te elitki, one się jeszcze respią, ale zanim wybiję tą mapę, to powinniśmy zbić tą elitkę sobie jeszcze. Heros, a lichwiarz, myślałem, że grzyb. Lichwiarza nie mam czym ubić, a grzyba bym mógł sobie. Ale niestety, no tutaj elitka już będzie się respiła. O, kolejny unikat, czyli już 7 unikatów mamy, więc bardzo, bardzo fajnie. Myślałem też, żeby założyć sobie to błagonolot, ale chyba ten level jest dla mnie ważniejszy. 8 unikatów, nieźle. Nieźle, bo ten jest ważniejszy, no bo jak biegają tu 300 bez EQ też takiego dobrego, no to zawsze bym miał na 300 jakieś szanse z nim, ja, no a tak, no to jestem bez szans, jeśli jestem parę leveli niżej. Dobra. Już na minimalu tu stoi. Chyba nie czekam, żeby nie tracić czasu, bo błogo leci. Błogo leci. Trzeba by było wbić sobie level. Tutaj tą elitkę sobie zbijemy, bo ona już na pewno stoi, jeśli jej nikt oczywiście nie bije. A też mają tak 9 unikatów, bardzo fajnie. 2,8,9 level, fajnie. Też miałem taki plan, żeby sobie na tej elitce postać i polotać itemki. Chyba wszystkie odwrócone. Nie wiem, czy nie pierwszy raz tak miałem. Ciekawe, jak działa bot, jak on omija te zagadki, chyba jakoś na systemie AI, bo AI rozpoznaje obrazy i chyba tak to zrobili. Przynajmniej ja nie widzę innego rozwiązania. Być może nie znam narzędzi do zrobienia czegoś takiego. Okej, okay,
Troszkę mi zabierają jeszcze, ale myślę, że to jest też przez te bronie, które są no, już troszkę przestarzałe, nawet trochę mocno. I dlatego mi tak dużo HP schodzi na tych mobach. Jakoś się nie mogę na niczym skupić, bo myślę, że muszę ten 300 wbić i właśnie też na inne rzeczy mi się ciężko skupić. Ja bym chciał fajne filmy dla was robić już. Jakieś ekutu składać, żeby to się lepiej oglądało, jakieś pazury młodego smoka otwierać, no i myślę, że byłoby lepiej niż teraz, ale itemki też bardzo fajnie tu lecą. No bo już no, kiedyś co level biegałem do tuni, teraz pewnie niespełna co level. Trzeba biegać do tej tuni, ale też gdyby nie to Boga, no to nie oszukujmy się, gdyby nie to one Casino i teraz to grzybobranie, to pewnie dalej bym siedział gdzieś w 250, może nawet niżej, bo by mi się nie chciało tego jak spić, a teraz jest motywacja do tego. Teraz jest motywacja do tego. Więc zawsze fajnie. Zobaczymy, ile jest minut filmu. O kurwa, 15 minut, ale to leci. Leci to szybko. Ale zawsze lepiej nagrać i expić niż tylko expić. Zawsze coś się zrobi bardziej produktywnego. Okej. Wejdziemy chyba sobie na tą nymfemonię zobaczyć. Bo po pierwsze są tam grupki też fajne. Ale po drugie zobaczymy, czy ona jest tak obstawiana ciągle, czy ktoś na niej stoi ciągle, czy ona rzeczywiście jest tak zrana, wolna bardziej. No stoi. Stoi w tym samym miejscu chyba, co stała. Jest bardzo fajnie. Dobra, 6 leveli i będziemy odbierać questy. I ewentualnie dobijać jeszcze te levele na driadach. To chyba na dziennych nie ma sensu, skoro jest Boga na exp. I można to szybciej. Cienisty Bór. Gdzie jest Cienisty Bór? Adverbin. Cienisty Bór od Werbin, trzeba iść, ok. Nie mam TP-ka. Tak, to jest problem. Cienisty Las Dziwów. Mithar. Ok, lecimy do Tuni. Tak czy tak, muszę kupić kiedyś kamyk do Mithar. Tak czy tak, trzeba to kiedyś kupić. I lecimy na złowrogie. Teraz las dziwek. 2, 4, 5, 8, 9, czyli no, 17M jakoś. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze to leci. Jak będę w Werbin, to sobie to wystawię na aukcję do sprzedania będzie. Dobra, jest zagadka, ale może przed zagadką to zdążymy na grzyba jeszcze, bo to jest chyba ważniejsze. 18 minut filmu. No to lecimy na grzyba, zbijemy grzyba, no i ja skończę film. Nie ma se... O, jest grzyb tutaj. 10 minut. Skończę film po tym grzybie. Ok, mam nadzieję, że mnie ta skrzynia nie zajebie.
Muszę się leczyć do końca, bo wczoraj mnie skrzynia zabiła, trochę wstyd. Rozwiążę sobie to. Za częste są te zagadki, a i tak boty latają. No to mnie zbiło tylko. Fajnie. Brak łupu. Spoko. Ale nie jest mi to jakoś bardzo potrzebne. Tu nie ma grzybów. Dobra. Dwałem. Teraz jeszcze szybko na tance. 280. Profesja. Tancerz ostrzy. Broń. Od fizyka. 47, trochę dużo. To jest fizyk. Dobra. Jest sens? Nie ma chyba sensu. Zbroja. Duża. Rękawica 280. No dobra, nie ma sensu się nad tym zastanawiać teraz. Lecimy jeszcze do depa szybko. Do Karkahan, powiedzmy. Oddajemy lód. Pyk, 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 pyk. To niepotrzebne na razie to. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Lecimy Tuzal. Aha, miałem skończyć film. Zobaczymy, Tuzal nie ma grzyba. Okej. No to dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego filmu. No i cześć.